Przed nami Mateusz Masej 20, czyli człowiek z zeszytem Zgadza się. No, ja muszę powiedzieć, że osobiście jestem po prostu wielce zaskoczony twoją postawą, bardzo pozytywnie. Bardzo jesteś ostro przygotowany do tego turnieju, zawodników masz rozpisanych, a wczorajszy dzień to po prostu, można powiedzieć, lekką masakrą dla nas się zakończył. Zakończyły kontakty z tobą, chyba żadnej porażki. Żadnej porażki wczoraj. Jeden remis. Zgadza się. Szczęśliwy, dosyć szczęśliwy. Kiedy to Klein pakował w 93 minucie do własnej bramki. Tak, mówimy o meczu z Dobim 1-1. Tak jest. Więc to było szczęście. No, czasami szczęście, czasami umiejętności. Nawet się nie spodziewałem, że to przygotowanie aż tak będzie działać, że będę miał chyba 10 meczów, 10 zwycięstw, tak, do meczu z Dobim na wyjeździe, to miałem 10 zwycięstw. No teraz mam 3 porażki, 3 remisy i 14 zwycięstw. No. Jak spoglądam tutaj na tabelę, spróbuję właśnie ją sobie jeszcze raz zobaczyć, to masz w tej chwili 13 punktów przewagi nad drugim w tabeli Krzysiem. Powiedz mi tak uczciwie, czy ty już się czujesz zwycięzcą po półmetku, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, bo jeszcze są 4 mecze z Dobim, jeszcze wszystko może się zdarzyć. Po wczorajszym dniu to było, więc jak wygram, jeszcze mogę z kimś się potknąć, bo to nie jest tak, że wszystko wygrywa, bo na przykład z Fubarem grałem na wyjeździe, spodziewałem się wysokiego zwycięstwa po 8-1, a nagle dostaje 1-0. Ronaldo z Salahem i Aguero nic nie grają. Czyli jeszcze nie świętujesz sukcesu? Jeszcze nie świętuję sukcesu. No tak, jest półmetek, przed nami 2 dni. No, dzisiejszy dzień pewnie będzie taki, powiedzmy, tak, już rozstrzygający. W każdym razie jesteśmy wszyscy pod wrażeniem i życzymy ci powodzenia. Chociaż nie wiem, czy to prawda, nie? Czy mu życzymy powodzenia, ale no, wypada tak powiedzieć. Tak jest.